Wszystkim, tu Mary Kayden, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Animal Crossing New Horizons. Postanowiłam, że nagram jeszcze jeden odcinek, znaczy jeśli będę grać, to myślę, że sporadycznie się będą jakieś filmy pojawiać, w których bym Wam pokazywała, jak rozwija się moje miasto, ale właśnie chciałam nagrać rozgrywkę z mojego drugiego dnia w Animal Crossing. Jestem ciekawa, co tutaj się będzie się działo. Tak jak widzicie, u mnie jest już popołudnie. Test? Aha. Ojej, głośno. Aha. No cześć. Otworzyli mi post lotniczy. Jej! Mogę odwiedzać inne wyspy, albo do mnie mogą przyjeżdżać znajomi. Wczoraj, czyli pierwszego dnia, grałam jeszcze chwilę wieczorem. Złapałam jeszcze kilka rybek, zrobiłam właśnie sobie siatkę na owady, złapałam dwie ćmy i zepsuła mi się też wędka. O, i też tutaj sklejmowałam kilka nowych osiągnięć. Więc mam trochę więcej tych milesów. Tutaj nie pokazywałam Wam w sumie, jak wygląda ten album. Proszę, to jest moja ćma. Widzimy, kiedy pojawia się dany owad lub ryba, w jakich miesiącach oraz w jakich godzinach. W przypadku rybek, tak, to jest na razie moja kolekcja, widzimy też, gdzie można złapać, czy na przykład właśnie w rzece, czy tak jak tutaj w... a nie, nie tutaj. Tutaj w oceanie. Także mamy taką naszą robaczkopedię. I widzę, że dostałam jakąś pocztę. Od mamy! O! Czy dobrze jem? Czy myję zęby? Czy myję się za uszami? Dostaję prezent od mamy. O! Na 3D się też dostawałam listę od mamy. Zobaczmy, cóż to za prezencik dostałam. Widzę, że tutaj mam już sporo rzeczy. Co to za prezent? Brzoskwinie! Ciekawe, czy mogę zasadzić drzewko brzoskwiniowe. Wydaje mi się, że też fajnie by było. Koło się nie mam żadnej szafy na razie. Ale tak trochę tu zwolnić miejsca. O, mam kamyki. Tego się mogę nauczyć. Jak zrobić parasolkę z liści? Ok. Dobra, będę mieć dwa switche na razie. Kto mi zabroni? Wychodzę. Jak widzicie, tutaj widać, że już jest wieczór, bo jest inne światło. A, dostałam za postawienie mebli w domu. Ok. Mogę tak zbierać trawę. Wow. O, i patyczki. Wczoraj już mi brakowało patyczków. Zastanawiam się, czy mogę zbierać każdą trawę? A tę kwiatkową? Ups. Ona tak ładnie wygląda. Otóż to, co tu dostałam, to jest namiot muzeum. I dostałam właśnie wybór, żeby go gdzieś postawić. Muszę wybrać miejsce na muzeum. Wydaje mi się, że wiem, gdzie je postawić. Dostałam właśnie ten namiot wczoraj wieczorem, kiedy... Mój pierwszy motylek! Żółty motylek. Czy nie wszystkie butterflies powinny być żółte? Ach, te żarciki językowe. A w ogóle, czekajcie, tam coś świeciło. To paść królowej.
Chyba. Tak mi się wydaje. Gdzie było to? O. Trzeba by chyba łopatką. Nie mam łopatki jeszcze. Ani nie mam przepisu na łopatkę. Ten namiot do muzeum dostałam właśnie wczoraj wieczorem, kiedy dostarczyłam więcej owadów i rybek. I ten znajomy naszego Toma Nuka stwierdził, że okej, tu jest tyle gatunków, no to on koniecznie musi tu przyjechać. Ja się zastanawiam, czy tutaj właśnie nie zrobić muzeum. Chyba tak zrobię. Tak przy rzece. Na razie to jest namiot, jak wszystko, ale kiedyś to będzie muzeum. Tak, myślę, że to jest dobre miejsce. Wyobraźmy to sobie, jak będzie wyglądał. Tak, wygląda świetnie. Niech stoi tutaj. Okej. Widzę, że będzie mógł się rozkładać. A, prezent! O, jak tak latają prezent, to można je zastrzelić procą. Ale ja na razie nie mam procy. Dobra, spróbuję zrobić sobie trochę miejsca w ekwipunku. W tym celu udam się do tego namiotu. Tak, znalazłam miejsce na namiot. Jest idealne. Tak, zapisuję Nuk Miles. Mówi, że nie ma co się spieszyć z tym długiem. No cóż, wolałabym nie mieć długów. Myślałam, że mogę mu dać moje nowe stworzonka, ale jak widać, muszę już poczekać na naszego właściciela muzeum. Dobra, no to chcę sprzedać. Oferuję moje podwójne ryby. Tych motylków nie dawałam. Nie, tego dawałam, to też. To też wysłałam już do muzeum chyba? Dobra. To. Dam ci 10 jabłek. I może jeszcze różne muszelki. Ile zarobię pieniążków? $3670. Okej. Okay. Sprzedane. Zobaczmy, co jest w skrzynce. Gałązka. Okej, okay, wezmę. A, tu są moje nowe motylki. Jeden i drugi. Tutaj jakieś nowe osiągnięcia. Za sprzedaż. Okej. Okay. Świetnie. Już niedługo będę mogła spłacić mój dług. Zobaczmy, co jest w sklepie. Widzę, że dzisiaj nie ma flaminga. Maseczka. Towar deficytowy. Są też nowe ubranka. Czerwone trampki! Ja bym chciała mieć skrzynkę, w której mogę trzymać moje rzeczy. Może muszę mieć na to crafting na przykład. Kupię sobie czerwone trampki, bardzo lubię. Preorder! No dobrze. Czyli muszę poczekać na zamówienie. Kusimy ta maseczka. Okej. Okay. Nie była droga. Okej. Okay. A zobaczmy, co ma do sprzedania nasz shopik. Timmy. Co dzisiaj jest do kupienia? Campfire cookware i picnic basket. O, tu są różne rzeczy. Jest proca. Tak, kupimy procę, to się nam przyda. Jest też konewka. Są sadzonki. Jest DIY dla początkujących. Dobrze, kupię wszystko.
Na razie tyle z zakupów. Nie jestem zbyt bogata. Zrobimy jakieś rzeczy. Ja chciałam zrobić sobie skrzynkę, w której mogę chować różne przedmioty. Tak, to są na razie moje wszystkie przepisy. O! Klocki! Ocarina! Patelnia. Dobra, a co mogę zrobić? Zobaczmy, na co mi stać. To koniecznie muszę zrobić. Siekierka na pewno mi się przyda. Hurra! I... zepsuła mi się wędka. Więc... o, już mi nie stać. I na konewkę też nie. O, mogę sobie zrobić łóżko z siana. Ciekawe. Ruszajmy. Myślę, że powinnam też pogadać z moimi drogimi sąsiadami. A co u ciebie? Tak, wiem, że drewno jest drzew. Okej, dostałam poradę, jak pozyskiwać różne surowce. Może wypróbujmy. O! A to nie zetnie całego drzewa? Czekajcie. O, różne rodzaje drewna wypadają. I koniec, tak? A, czyli nie mogę całkiem sobie drzewa zepsuć. Jej! Fajnie. Chociaż wcześniej dostałam w poradach, że oprócz sprzedawania owoców mogę też spróbować je zjeść. I wtedy może się stać coś ciekawego. Na przykład mogę właśnie mieć więcej siły przy ścinaniu drzewa. Ciekawe, czy moi sąsiedzi są już w namiocikach. Chciałabym to sprawdzić. A, tu nikogo nie ma. Czyli nasz lewek sobie gdzieś chodzi. Uuu, jakaś ciekawa ryba. A, nie mam wędki, bo nie było mnie stać na wędkę. Oh no. Gdzie są moi drodzy mieszkańcy? A to mogę? Ta mina, kiedy nie trafiasz w to, co byś chciała. O, tu jesteś, cześć, nie rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj. Plaki! Porozmawiajmy. Okej. Porady. O Timim. Aha, no tak, ciebie nie ma w domu, bo jesteś tutaj. Łapię motylka. Udało się jej? Może jej go podwędzimy. Nie mam jeszcze takiego, no co? Mam nadzieję, że się nie pogniewa. Na pewno kiedyś damy sobie jakieś prezenty. Gdzie jest nasz lewek? O! Wczoraj też znalazłam coś takiego. To jest wiadomość w butelce. I w tej jest jakiś crafting od Mirandy. Nie. Wymyśla wspaniały pomysł. Nie może zatrzymać go dla siebie. Okej. Okay. To jest na kałuże? Okej. Okay. Słodko. Wiem, jak zrobić kałużę kamienną. Czekajcie, co to jest? No tak. Taka kamienna kałuża. Świetny pomysł. Muszelka. Muszelka. O, jest! Łowi ryby. Cześć, mot! Rybki się boją jego mięśni, aha. Chcę złapać największą rybę na wyspie. Powodzenia, mot! Mam nadzieję, że ci się uda.
tymczasem zbieram drewno. Takiego motylka już mam. Muszę zrobić wędkę. Chciałabym mieć crafting na łopatę. Czy ta dziura w ziemi nie wygląda kusząco? Pięknie się świeci. A, i w sumie jakbym miała więcej tych traw, też bym mogła zrobić różne rzeczy. Mnie się te trawy podobają, ale chyba to są jakieś chwasty. Tego nie mogę podnieść. O, tu już trochę rosną moje kwiatki. Zastanawiam się, czy mogłabym tak je wyrwać, ale no właśnie nie do końca chcę ryzykować. Jabłuszka, jabłuszka. W moim namiocie wygląda, jakby się świeciło. O! A mogę... O! Spójrzcie! Spójrzcie, co tu było! Pieniądze! Pieniądze w kamieniu! Kto by się spodziewał, ale w Animal Crossing New Leaf też właśnie ze skałek można było dostać pieniądze. Może napiszę notatkę do wszystkich w sumie. Zrobimy post. Keyboard. Wiem, że nie mówię do mnie po angielsku, ale... Napiszę... po polsku. Hej wszystkim, miłego dnia na wyspie Linksy! A mogę... kolory... A, bo mogę coś tu narysować. No, keep writing. Chciałam... tak, zmarzmy to. Bo ja bym chciała, żeby było ładnie. Na pewno jest łatwiej palcem na Switchu niż... niż... padem. Ale chcę namalować... Dobra, piękne serduszko. Tak, to będzie notatka ode mnie dla wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że ją zobaczą. Co tu jest? O, to za zbieranie drewna. Hurra! I za zostawienie notatki. Jej! Nowy motylek. Zwykły motyl. No cóż. Wow, ile ich tu lata. Takiego nie mam. Odleciał. Nie mogę trafić. Jest. O nie, nie mam już miejsca. Dobrze, to niech leci. Muszę coś sprzedać. Zdecydowanie. Okej, sprzedane. Chodźmy tutaj. Tak, muszę coś zrobić. Zrobimy... wędkę. Nie mogę łapać ryb i to jest smutne. Jej! I... może zrobimy też konewkę. Tu są narzędzia. Mogę też zrobić sobie parasolkę z liścia, ale na razie nie pada. To może nie będę robić. Okej. Okay. Aha, i tutaj mogę się nauczyć chyba nowego przepisu. Na proce. Szkoda, że teraz żaden prezent nie leci po niebie. Abym mogła się nauczyć. O, znowu coś wygrałam. A, za ilość zrobienia zrobionych narzędzi. Za 5 narzędzi. Już mam prawie 5000 bells. Jej!
Jestem tak bliska spłaty mojego kredytu. A to dopiero drugi dzień. Dobrze mi idzie. O, patrzcie, robi się coraz ciemniej. W sumie fajnie, że widzicie zachód słońca. U mnie w sumie... już słońce w normalnym świecie praktycznie zaszło. Tutaj praktycznie już też, widzicie, zachodzi. Podoba mi się właśnie to, że tak się zmieniają pory dnia jak u nas. W Animal Crossing New Leaf było tak, że na każdą godzinę była inna muzyka. Czekajcie, a mogę tą konewkę złapać? O, spróbuję coś podlać. Podlać. Mogę podlać chwasty? Nie, no to bez sensu. Cześć, masz mi coś do powiedzenia? Tak, używałam naszego bankomatu, ale dziękuję za radę. Czyli się okazuje, że nie posadziłam mojego domku, znaczy namiotu, koło kwiatków, tylko koło chwastów, tak? Ale tu posadziłam kwiaty. Moje pierwsze. Mówili, że są wytrzymałe i że nie potrzebują podlewania. Ale niby jak je podlejemy, to może się coś fajnego stać. Więc może spróbuję je podlać. Może szybciej urosną. W sumie mam jeszcze trochę tych kwiatów. Może je posadzę. Okej, okay, nie do końca wsadziłam je tam, gdzie chciałam. Ale powiedzmy... Drzewo mi je trochę zasłania. Ale posadzimy je. Zastanawiam, czy mogę posadzić sobie tu... Czekajcie, jak tu jest mój domek, na przykład tutaj. Czy mogłabym posadzić tą brzoskwinię? Grab. Nie, chyba jeszcze nie mogę. Musiałem chyba wykopać doły łopatą albo coś takiego. Ale fajnie, że będę mogła posadzić brzoskwinię. Na każdej wyspie chyba te takie... Wiecie, początkowe owoce są inne, losowe. Ja akurat mam jabłka. Jeśli gracie, możecie mi powiedzieć, jakie wy macie. W sumie mnie to ciekawi. O nie! Moja siekiera się zepsuła. Co za pech. Tak się starałam. Jak spałam ostatniej nocy? Na wyspie jest tak cicho w nocy. To prawie dziwne. Pokazałabym wam, jak ich namioty wyglądają w środku. Ale oni wtedy muszą być w domkach, a... No właśnie, nie ma ich. Pewnie dopiero jutro otworzą mi muzeum. Nie mam co teraz robić z moimi stworzonkami, chlip chlip. Ale skoro otwarty jest nasz airport, to może zajrzymy tutaj. Mogę się doczekać, jak na przykład na jakimś live'ie będę mogła się spotkać z moimi widzami. Dodo, co u ciebie? A, no bo Dodo nie... Dodo nie latają, ale to nie znaczy, że ja nie mogę, tak? To jest miejsce, gdzie mogę odwiedzić wyspy moich przyjaciół albo zaprosić ich na moją. I mamy też listy. Mogę tu wysłać notatki. Dobra, na razie nie będziemy nigdzie lecieć. Zobaczmy kartki. Mogę wysłać kartkę za 200 belsów. Ale może innym razem. Zrobię sobie jeszcze jedną siekierę. Gdyż mi się zepsuła. Okej. Okay. Nie, na razie starczy mi craftingowania. A mogę... Czekajcie. Tak, chciałabym.
jak zrobię taki workbench, a nie mam żelaza? A tu mam za mało softwood. Lustra też nie mogę. Okaryna. Okaryna jest z gliny. Interesujące. Dobra. Ale już się ciemno zrobiło. Jeszcze widziałam kilka skałek. O, co to? O, glina wypadła z tego. Z tej skałki. Tego się nie spodziewałam. Nie wiedziałam, że glinę można dostać ze skałek. I żelazo! Jakiś motyl leci. A, to jest ten zwykły. Nie mam miejsca. To niech leci. Zdecydowanie potrzebuję muzeum. I szafy. O nie! Moja kolejna siekierka nie wytrzymała presji. O, czekajcie, czekajcie. Wszedł do swojego namiotu. Mogę wam pokazać, jak wygląda w środku. Spójrzcie. W sumie wygląda tak, jak wczoraj wyglądał. Masz piwór, radio i lampkę. Radyjko gra. W sumie nie byłam jeszcze w domu naszej kurki. Bo nie było jej wtedy w domu. Cały czas mówię w domu, a to są namioty. Ale chyba jest pusto, bo się nie świeci, no. Cóż. Ciągle chodzi z tą siatką, pewnie dlatego, że złapałam motyla, który by chciała mieć. Upsi! O, mogę już zrobić to. Tak, zróbmy. Miałam najpierw sprzedać muszelki. Teraz mi się nie zmieści. A, zmieściło się? Czekajcie. A, bo zepsuła mi się siekierka. Chcę sprzedać. Okej, zobaczmy. O, to chciałam zrobić. Domek dla ptaków. Wszyscy mi klaszczą. Ach, moje cudowne dzieła. No, już na wyspie jest całkiem ciemno. Trochę czasu minęło. Mogłabym tu gdzieś postawić domek dla ptaków? Na przykład tutaj koło drzewa? O, idealnie. Mogę nim obracać, ale tak jest ładnie. A mogę gdzieś sobie postawić mój ten, powiedzmy, przenośny crafting table. Zobaczmy. Mogę przesuwać? Mogę. O! Tutaj też mogę... Tutaj też teraz mogę tworzyć zupełnie tak jak tam. Mogę sobie zrobić lustro na przykład. Albo taki stołek z kamienia. Mogę sobie zrobić łóżko z siana. No nic, moi drodzy. Pójdziemy na plażę. O!
chodzi, on chodzi. Gdzie jest moja siatka? Jest! Złapałam! Krab! Złapałam kraba. Oh yeah. To mój pierwszy taki. Zarzucamy wędkę i będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. O, nie udało się. Moi drodzy, w tym odcinku to by było wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Też muszę trochę tu poprzecinać, ale to jest mój drugi dzień w Animal Crossing New Horizon. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Możecie dać znać, jak tam u was wygląda na wyspach, jeśli gracie. No i co, ode mnie to było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!